Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego ósmego modułu kursu Utrwalanie żywności. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Utrwalanie żywności jest najważniejszym zadaniem przemysłu spożywczego i ma na celu takie ich przetwarzanie, by zachować je w stanie możliwie niezmienionym pod względem cech fizycznych, biologicznych, a także higienicznych. O skutecznym utrwalaniu żywności decydują trzy podstawowe procesy: biochemiczne, mikrobiologiczne. Chemiczne. Wszystkie te procesy zależą od temperatury. Termiczne utrwalanie żywności polega na doprowadzeniu do określonego rodzaju żywności odpowiedniej ilości energii cieplnej w celu zniszczenia drobnoustrojów oraz uniemożliwienia reinfekcji. Zadaniem termicznych metod utrwalania żywności jest określenie warunków, w jakich może dojść do zniszczenia drobnoustrojów oraz ochrona gotowego produktu przed zakażeniem wtórnym. Umiejętność przystosowywania się drobnoustrojów do bytowania i rozwoju w określonym środowisku PH jest podstawą do podziału żywności na trzy grupy. Żywność mało kwaśna lub niekwaśna, np. mięso, mleko, warzywa białkowe pH4,5. Żywność kwaśna, np. pomidory, gruszki pH3,7 do 4,5. Żywność bardzo kwaśna, np. owoce kwaśne, kapusta kwaszona pH3,7. Do termicznego zniszczenia drobnoustrojów dochodzi po przekroczeniu maksymalnej temperatury ich rozwoju lub, co jest równoważne, przekroczeniu minimalnej temperatury letalnej, po doprowadzeniu optymalnej dawki energii cieplnej wyznaczonej określoną temperaturą i czasem utrzymywania. Dawka energii cieplnej wymaga ścisłego określenia. Różne drobnoustroje giną przy różnych dawkach energii, a zniszczeniu muszą ulec te najbardziej szkodliwe. Zbyt mała dawka energii jest nieskuteczna, zbyt duża dawka energii jest zbędna i powoduje niepożądane skutki uboczne w żywności. Wpływ wybranych metod utrwalania żywności na jakość owoców i warzyw. Suszenie owoców. Suszone owoce i warzywa zachowują większość składników mineralnych, kwasów i cukrów. Podczas suszenia dochodzi jednak do dużych strat wody. Objętości, a także witamin. Pasteryzacja. Pasteryzacja przetworów pozwala zachować prawie niezmienioną wartość odżywczą, ładny kolor i smak. Warzywa i owoce można pasteryzować w całości w postaci soku, przecieru lub miazgi. Wpływ wybranych metod utrwalania żywności na jakość mięsa. Solenie. Solenie ma na celu przedłużenie trwałości produktu, głównie w wyniku pozbawienia znacznej ilości zawartej w nim wody oraz nadanie charakterystycznego smaku oraz zapachu. Barwa mięsa zmienia się z czerwonej na szarą. Peklowanie. Mięso nie tylko zachowuje przydatność do spożycia przez dłuższy czas, ale także utrwala się w nim równomierne czerwone zabarwienie. Przyczyną czerwonego zabarwienia jest bezpośrednie działanie azotynu, który powstaje z użytej do konserwowania saletry sodowej lub potasowej, a w końcowym etapie tlenku azotu. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.